Cześć, witam w kolejnym miedzianym szorcie przed maturą. No to cóż, zaczynamy. No i mamy jedno z najprostszych zadań na maturze, którego niestety wiele osób nie robi dobrze. No bo tu jest nagromadzenie informacji. Jakiś H od X, jakiś M, jakiś X, jakieś wartości, argumenty. Ach, lećmy dalej. A zadanie jest bajecznie łatwe. Przede wszystkim mamy znaleźć M, dla którego funkcja przyjmuje wartość 5 dla argumentu 0. Czyli co wystarczy zrobić? Wystarczy pod h od x wstawić piątkę, równa się, nawias, minus 1 trzecia m dodać 2, w miejsce x wstawiamy argument 0, czyli 0, dodać 3 drugie m, odjąć 1. Tu mamy wartość, argument, szukaną liczbę m. No i rozwiązujemy proste równanie. Piątka zostaje bez zmian, nawias razy 0, bo tu jest oczywiście mnożenie, czyli to nam znika, zostaje nam samo 3 drugie m odjąć 1. Jedyneczka na drugą stronę, czyli mamy 6 równa się 3 drugie m, dzielimy obustronnie przez 3 drugie i mamy, że 6 razy 2 trzecie, ponieważ dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, równa się m. To się elegancko skraca, jest 2 i 1, czyli wychodzi nam, że m równa się 4. I to jest nasza prawidłowa odpowiedź. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy szorcik. Jeżeli filmik się podobał, to nie zapomnij subskrybować kanał, napisać miły komentarz, zostawić łapkę w górę, no i oczywiście polecić znajomym. A póki co, żegnam się z Wami, do zobaczenia i cześć!